Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Terraformers. A powiedziałem, że trzeci będzie na razie ostatni i proszę bardzo, dwa dni później jest kolejny odcinek. Trochę mi się plany pozmieniały i uznałem, że dobrze, to jest jeszcze ten moment, kiedy chciałbym już troszeczkę jeszcze pograć, bo mnie po prostu ta gra ciekawi. Tak jak już wam mówiłem, więc bez zbędnego przedłużania tego początku, cieszmy się, że jeszcze jest jeden odcinek. Ja też się cieszę, że z chęcią mogę dla was przede wszystkim ten odcinek jeszcze nagrać. Więc plan jest taki. Chciałbym trochę zwolnić miejsca tutaj, bo wiecie, że tu maksymalnie można mieć, z tego co zauważyłem, chyba 10 albo 11 budynków. Więc trzeba będzie zacząć budować te rzeczy, które tutaj bierzemy i raczej nie brać budynków, jeżeli już wiemy, że nie możemy go postawić. Ten proliferator chciałbym w końcu postawić, bo to już w następnej turze będę mógł, jak znajdę miejsce, prawda? Nie mam na razie eksportu. Na razie wszystko na razie eksportuję, jedzenie i tytan, żeby te hale, hotele kosmiczne postawić, bo 10 poparcia na dole będzie spoko. Myślę, że potem pojedziemy w tę energię. Zdecydowanie chciałbym potem jeszcze w tę energię, a do tego będziemy potrzebowali rzeczywiście nitrytu i krzemianu, więc będę chciał prawdopodobnie tutaj postawić, rozszerzyć San La Marino w to miejsce, krzemiany i tak dalej. Ale od czego chciałbym zacząć? Chciałbym zacząć być może od... mam 4 energie. Chciałem postawić... Kurczę... Zastanawiam się, czy to nie jest ten moment, żeby jednak pójść sobie jeszcze do tego Lamarsa i zrobić w końcu tutaj problem, usunąć to. To jeszcze dostanę tytan, tak? Bo to jeszcze dostaje tytan za każde usunięcie dodatkowo. A i postawię tutaj te laboratorium. Wiadomo, może niekoniecznie aż tyle nauki potrzebuję, ale przynajmniej mam z głowy ten tutaj mój mały naukowy, powiedzmy, jak on się tam nazywa, naukowy zalążek, zakątek. Tu mam jeszcze jedno miejsce na jakąś budowlę. Może jakąś związaną z ludźmi, a może jakąś związaną z jedzeniem. Być może tu byśmy sobie walnęli, gdy będzie taka sposobność. A tego na razie nie chcę budować, bo nie mam na razie nigdzie produkcji energii takiej, żeby móc tym coś zrobić. Jakby produkcję energii mamy, przypominam, chyba San La Marino, ale nie mogę przenieść budynku. Mogę tego przenieść w inne miejsce w tym mieście. Nie mogę przenieść bardziej. Tu mamy też budynki do naprawy, prawda? Jedna energia, ale to się samo naprawi. Tu 2 energia, 3 tytan, gdybyśmy chcieli ponaprawiać. Trochę poparcie na razie spada, ale myślę, że przetrzymamy przynajmniej ten jeden budynek. Choć to tylko koszt jednej energii, nie ma dużo, ale tutaj byśmy chcieli być może to jednak naprawić w przyszłości. Bo tu trochę się poniszczyło. Dostałem też od was ostrzeżenie, że w jaskiniach, w takich jaskiniach może czasami się wszystko zawalić. I zostać zniszczone. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie u nas. Miejmy nadzieję, że nie. Może da się jakoś temu zapobiec na przykład. Więc na razie to wszystko, co mogłem zrobić na tę turę. Oczywiście chcę też postawić to lądowisko, żeby jeszcze więcej, szybciej wrzucać tutaj, bo myślę, że to lądowisko naprawdę jest przydatną rzeczą. Pamiętajmy też, że mamy ten duży meteoryt, który, no myślę, że po prostu wyeksploatuje te złoża i tutaj postawię po prostu lądowisko. Na razie weźmy sobie kolejną turę i zobaczmy, co się będzie działo. No tak. Poparcie znowu spada. Niestety. Co my tu mamy? Woda z Ceres, to może, ale na razie mamy pozajmowane wszystko, jak widzicie. Możemy zrobić drukarkę elektronową plus 1 jednostkę tytanu na turę za każde 2 jednostki tytanu wyprodukowane przez to miasto. No i tutaj Centrum Rozwoju nas nie interesuje za bardzo, tak? Bo to jest plus 1 do liczby badanych projektów w każdej turze, plus 2 do rezerwowych projektów, czyli to. Ale to mielibyśmy w takim wypadku możliwość wzięcia wszystkich 3 kart. No to nie jest głupie, tak? Ale mamy i tak już 2, więc myślę, że tym razem nie biorę dosłownie nic, chociaż chcę zobaczyć jeszcze, czy gdzieś mam jakąś podwójną produkcję tytanu. Wiecie co? No tutaj mam podwójną produkcję tytanu, a to mi daje bonusy za tytan. Czy ja mam w San La Marino miejsce? Bo to jest ważne. Ja nie mam w San La Marino miejsca za bardzo, tak? Musiałbym pozbyć się posterunku policji, co zmniejszy komfort życia w tym mieście. No właśnie. Zmniejszy akurat to właśnie, posterunek policji, bo daje tylko plus 1 do komfortu życia. To niby nie jest jakieś tam, wiecie, tragiczne. Ale zawsze można się zastanowić, czy przypadkiem nie chcemy czegoś zniszczyć i postawić coś lepszego. I w tym przypadku zastanawiam się właśnie nad... Znaczy, Centrum Obrotów nie chcę niszczyć, bo nie wiem, czy przypadkiem nie stracę zasięgu, więc myślę, że akurat posterunek policji kosztem komfortu... No właśnie. To chyba nie jest tragedia, bo jeden komfort to nie jest jakaś tragedia, myślę, więc można by to usunąć i tutaj wstawić w przyszłości właśnie ten budynek. Czyli wstawić ten budynek, który daje nam jeszcze więcej tytanu. Oczywiście za energię, 9 energii jest potrzebne. Wziąłbym ten projekt, ale reszty nie chcę, więc na razie go tutaj po prostu opylę. Możemy postawić już proliferator bakterii. I myślę, że tutaj ciężko powiedzieć mi, w którym mieście najlepiej będzie to zrobić. Może w Massaclusex jednak, bo tu mamy sporo miejsca do rozstawiania rzeczy.
Tutaj będzie pewnie jakiś budynek, który będzie miał możliwość trzech kolegów, więc tutaj myślę, że ta strefa będzie, o te cztery pola będą do czegoś zajęte, a do czegoś wykorzystane, ale myślę, że chcę ten proliferator. O Jezu, dobra, przepraszam, zapominam, że to jest osobny budynek. On nie może być w mieście, sorka. Ciągle zapomniał, ale mogę postawić kolejne, zobaczcie tutaj, co prawda energia i tytan, ale mogę postawić kolejnego zioma i to będzie spoko, bo rozszerzymy się tutaj do dużego meteorytu, jak to zrobię, tak? Więc myślę, że możemy to odpalić. O, że mi się kliknęło, tutaj, tak? Tak samo tu i tu, bo mamy tu łaźnię, więc wiemy, że tutaj też będziemy korzystać z tego, więc my się tutaj postawimy. O, jest, to też daje nam roboty. Przepraszam, to jest centrum kohabilitacji, to daje nam i populacji, i roboty, czyli mamy teraz dwa kroki do zrobienia, do rozszerzenia, no będziemy szli oczywiście w tym kierunku, więc myślę, że to już jest najwyższy moment, żebyśmy przestawili stację zaopatrzeniową, tak? To wymaga trzech energii i trzech żywności. Nie mam ani jednego, ani drugiego, ale nie mówi, że nie mogę. Okej, okay, nie mówi, że nie mogę, zobaczcie. Widzę, że mogę przestawić. Myślę, że będziemy z tym lecieć w tę strefę. Tutaj jest dużo, moim zdaniem, duże zapotrzebowanie. 8 tur to będzie kosztować, ale tu duże zapotrzebowanie na rozrost, moim zdaniem, jest. Ja bym z chęcią postawił nawet wręcz tutaj, żeby zobaczyć, co jest tutaj w przyszłości, więc myślę, że 8 tur, cyk. Właśnie, wydaje mi się, że to był koszt nie przestawienia, tylko to jest koszt budowy. Przestawienie widzę, że jest darmowe. Dzięki temu mogłem przynajmniej sobie to w głowie ułożyć, bo cały czas miałem przekonanie, że to wymaga... że to wymaga postawienia, a tutaj się okazuje, że nie. No i właśnie o to mi chodzi, o elektrownię geotermalną. Pamiętajmy, że mamy albo spa mogę zbudować i proszę bardzo, komfort życia wzrasta w tej strefie. Czyli zarówno Massa Clusex, jak i La Vegas mieliby z tego duży bonus do zadowolenia. Ale tutaj mamy coś takiego cały czas, jak zamieniam 3 krzemiany na 10 tytanu i ja bym chciał z tego skorzystać. Mamy bardzo dużo tych krzemianów, zamienione tytanu potrzebujemy mega dużo. Jak dobrze wiecie, no mam nadzieję, że tak, to zobacz, to już za 5 tur powinno się zamknąć, bo cały czas tytan będę eksportował, teraz mając taki dodatek tytanowy. No, La Vegas też będzie chciało się rozwijać, więc jakby tutaj wchodzę sobie trochę w paradę tymi budynkami, może powinienem tutaj odkryć to miejsce, żeby zobaczyć, co w tym kierunku mogę odkrywać. Tu jest jakaś nauka i tak dalej, więc na razie jakby fajnie by było, że Massa Clusex, skoro ma dwa, właściwie ona ma dwa rozszerzenia, nie? Więc... za bardzo tutaj nie mam jak uciekać. Myślę, jeżeli ja pójdę Massa Clusex, pójdę tutaj, a nie w La Vegasie odpalę to tutaj, żeby tu pójść, a za chwilę się zablokuje. Z drugiej strony Massa Clusex wtedy ma więcej opcji do wyjścia gdzieś, a La Vegas, no cóż, jest odcięte, musi pójść w te kierunki, nie ma innego wyjścia. Więc pod tym kątem, jeśli chodzi o przejmowanie terenów, nie jest dobrze, ale w sumie La Vegas nie musi mieć w takim wypadku dużej liczebności ludzkiej. La Vegas jako, zobaczcie, taka górnicza strefa może mieć po prostu może mieć kopalnię i możemy na tym się skupiać po prostu, tak? Nadal wielki pomnik przyrody, więc populacja obok dawałaby radę, więc jeszcze jedną populację można by podbić. Gdzieś tutaj się przerzucając, więc myślę, że zdecydowanie Massa Clusex chciałbym, żeby się rozwinęło tu. Tak jest. No i teraz oczywiście, jeżeli rozwinę się to będę tracił, więc muszę mieć gotowe surowce, czyli 16 tytanu, żeby postawić elektrownię geotermalną, co jest do zrobienia w następnej turze, za całą masę tytanu. Tak, tak. Duży meteoryt, natomiast chciałbym mimo wszystko, jak dobrze wiecie, jak już mówiłem, niekoniecznie stacja badawcza, mam bardzo dużo nauki i naturę, chyba nie ma co przesadzać, bym chciał zebrać te azoty, wyciąć ten meteor, prawda, 4 energii z tego poszłoby i miałbym dzięki temu miejsce pod albo proliferator bakterii, albo lądowisko. Kolejny szlak handlowy. Nawet nie wiem, czy ten szlak handlowy bardziej mnie na razie nie interesuje. A proliferator, a wiadomo, no musimy terraformować tę planetę, tak? No ale tu nie ma chyba, wydaje mi się, czasu. Tu starczy, że będzie to dłużej, będzie trwało, ale chyba nie ma jakiegoś takiego wielkiego nastawienia na czas. Dobra, czy myśmy to wszystko wybrali? Wybraliśmy. Co mogę? No tak, te budynki mogę zbudować, ale na razie nie mam gdzie. Znaczy mogę tu. Ale na początku chcę wyeksploatować surowiec. Mogę postawić to, ale produkcji energii jeszcze nie mam. Na resztę mnie nie stać. Specjalną umiejętność użyłem, więc lecimy. Proszę bardzo, postępy w bioinżynierii. Kolejne rzeczy. Zdobądź alpejski las iglasty. Jeżeli w strefie klimatycznej jest miasto, plus 3 poparcia naturę. Minimalne wymagania. Temperatura. 1 temperatura i 1 poziom opadów. Okej. Okay. Prestiż 5, tlen naturę, atmosfera naturę. Tu jest proliferator roślin, azotany, proszę bardzo. I jeszcze są sinice,
Wymagana temperatura 0, zapewnia atmosferę, tlen i prestiż. A wezmę sobie alpejski las iglasty. Tylko widzicie, te projekty zajmują miejsce. Musimy je realizować. One są tak wymagane mocno. Laboratorium hodowli mięsa. Proszę bardzo. Proparcie naturę i produkcja żywności. Żywności mamy sporo, ale kto wie. Elektrownia. Produkcja plus 2 energie. A jeżeli jest umieszczone na wzniesieniu, to 3 energie. A zobaczcie tutaj, jaki wieżowiec. Co ciekawe, minus 3 poparcia naturę, ale plus 2 populacji za samą żywność. Wieżowiec. Podoba mi się to mimo wszystko. Tak, czy to bym chciał? To jest żywność, azotany, nauka, czyli de facto moglibyśmy to już zbudować. I daje nam poparcie i daje nam też żywność naturę. A mamy budynek, który czerpie z okolic żywnościowych, czy z okolicy bonusy za żywność mag, czy nie mam czegoś takiego już? Nie, tu mam jednostki tytanu, ale to muszę zebrać. Dobra, zaraz decydujemy, co z tamtym zrobimy, bo elektrownię heliostatyczną już mogę postawić. Już teraz. Mam na to surowce. Bardzo chętnie. Będziemy może chcieli jeszcze raz przemienić krzemiany na tytan. A no, trzeba chyba z tego korzystać najczęściej, jak jesteśmy w stanie, żeby tego tytanu narobić trochę. Bo to bardzo ładny jest deal, no, 3 krzemiany na 10 tytanu? Potężna rzecz. Więc, tu potrzebujemy... Tak, 16, ale to jestem chyba w stanie zrobić. To będę miał dużo energii dzięki temu teraz, tak? Bo tutaj zacznie elektrownia. Plus 2, a mamy tutaj coś jeszcze, co boostuje... To mamy, tak? Budynki przylegające produkują więcej energii, także nagle produkcja energii nam naprawdę mocno wzrośnie. Masa Klusex może być takim centrum zabawy energią. Czyli tu bym postawił energię, tu postawiłbym budynek, który daje bonusy za elektryki i próbować coś z tym skombinować. Więc na razie elektrownia heliostatyczna, tak, to potrzebuje jeszcze 3 energii, żeby to zburzyć. Ale dostanę też punkt tytanu. Dobra, niech będzie. Może energię do czegoś innego miałem użyć, ale teraz już nie użyję. Ale właśnie zwiększę produkcję. Co? O Boże. Nie no, ja po prostu nie ogarniam tych kolorów w tle. Ja pierdzielę. To jest elektrownia i na wzgórzu... Czerwone tło. Ja ciągle na to nie zwracam uwagi. No dobra, 3 energie poszły się chromolić na razie. Kurczę, faktycznie to jest rzecz, która potrzebuje miejsca w terenie. Duży meteoryt. No miałem energię użyć teraz... Mogę zrobić cofnij? Cofnij. Okej, okay, cofnęło mi, świetnie, dobra, zawsze jedno cofnięcie jest, całe szczęście. Dobra, zmiana pomysłu, dosyć super, ale musimy mieć na to miejsce. Okej, okay, więc tu chcemy jednak wyeksploatować te zasoby. Tak jest, mamy puste pole, no i na tym pustym polu i teraz pytanie, które z tych trzech pięknych, z tych czterech pięknych rzeczy chcemy? Czy chcemy mieć doładowanie energii? Na wzniesieniu, okej, okay, na wzniesieniu, tu jest wzniesienie, ale tu będzie znowu energia, nie, więc... Wzniesienie mamy tutaj. Mogę zrezygnować z warstwy wodonośnej. Że tej wody dużo nie mamy w sumie, ale można zawsze ją importować i na tym wzniesieniu tutaj blisko postawić produkcję energii. Nie? Można by. To nie jest głupi pomysł. Czy mamy jeszcze gdzieś jakieś wzniesienie dostępne? Tu mamy głębokie wody. Kopalnia głębinowa dałaby nam dużo wody, nie? Albo wydobycie wody do mórz. 30. Moglibyśmy zobaczyć, co się stanie, jak to odpalimy, tak? Dla testu. Energii niebawem będziemy mieli sporo. Mamy jeszcze jakiś gdzieś... Tak nie widzę na razie tego płaskowyżu nigdzie. Tu mamy. Okej. Okay. Pytanie, czy to już jest taniej? Nie, to dalej nie jest taniej. To musi czyć poczekać te tury. Dobra. Czyli w takim wypadku... To też jest wzgórze. Dobra. Tu mamy kanion. Tu też mamy... A tu mam... A, co ciekawe, to też jest jaskinia, ale też jest na płaskowyżu, nie? Ale jaskinia. Więc niebezpiecznie. Dobra. Ojej, trudna decyzja. Tu za chwilę będziemy chcieli postawić elektrownię geotermalną. Ja myślę, że odpalę już teraz znowu przemianę. Cyk. I myślę, że to jest ten moment, kiedy będę chciał jednak rozszerzyć się tutaj, bo będę miał już surowce na to, prawda? Elektrownia geotermalna, dokładnie. Więc rozszerzamy masa Klusex tutaj. Proszę bardzo. I tutaj stawiamy elektrownię geotermalną. Nie spa, a elektrownię geotermalną. Więc mamy tu... Szanowni Państwo, już plus 6 energii. Ale widzicie, że energia jest potrzebna do wielu rzeczy, więc nadal będziemy chcieli w energię inwestować. Wiem, że są też lepsze budynki niż to lądowisko, ale zawsze możemy zastąpić, tak, budynek budynkiem. Natomiast cały czas ciekawi mnie ten proliferator. Co to robi? Co to robi? Ale na razie lądowisko. Tak jest. Postawiłem lądowisko, mam plus 1 do eksportu i importu.
Więc myślę, że skoro tak nam idzie ładnie, to może byśmy chcieli wypuścić znowu naukę i trochę jednak myślę, że tej może wody... Znaczy, czego potrzebujemy? Może trzeba na to zwrócić uwagę. Energii będziemy mieli, ale widzę, że 17 wody jest potrzebne ogólnie. Tutaj jest prąd i tytan. Tu mamy też prąd, także prądu dużo potrzebujemy. Wiecie co? Chyba zacznę importować trochę wody. Bo na razie mamy mało tej wody, więc nauka za wodę myślę, że jest dobrym dealem. Wykorzystaliśmy możliwości tutaj. Mogę postawić fabrykę gleby za 22 azotany. Fabryka gleby. Dobra, czy tu mamy jakąś produkcję żywności? Nie, ale w tych pozostałych i tak już miejsca za bardzo... Znaczy, no wiecie co, no tutaj jest... Nie, czekajcie, co ja mam coś? To? Przylegające budynki jedną... Czyli mógłbym rzeczywiście pójść znowu do Lamarsa i tu postawić, tak? I mieć z głowy, bo zawsze coś... Co prawda najlepiej byłoby to zrobić przy budynkach, które mają możliwości większe do produkcji żywności i znowu to rozszerzyć, ale myślę, że w tym przypadku zrobię wyjątek i po prostu postawię to tu i to zawsze. Tylko, że 22 azotany, które dają mi tylko jedną żywność, to o wiele taniej jest postawić po prostu jakiś budynek, który daje nam żywność. Nie, nie opłaca się. Kurczę, no tak myślę sobie, że się nie opłaca jednak. Jest to jednak nieopłacalne. Natomiast chcę elektrownię, drukarkę elektronową chcę zrobić, tak? I wiemy, że to mamy zrobić w San Lamarino. Zamiast posterunku policji. Czy możemy to naprawić energię 1 i tytan 2? Będę miał 8 energii. Pytanie, czy nie popsuje jakichś moich planów? To jednak, wiecie co, chyba wytrzymam z tym. Nie, wytrzymam to poparcie, niech sobie tam... Mamy duży zapas poparcia, luzik. Damy radę. Zastanawiam się tylko właśnie, no jednak będę chciał pewnie wywalić posterunek policji kosztem komfortu i wstawić tutaj budynek, który da nam jeszcze większe pozyskiwanie tytanu. Tak? W przyszłości. 9 elektrownia plus 1 tytan naturę. Plus 1 tytanu na naturę za każde 2 jednostki tytanu wyprodukowane przez to miasto. A mamy już 2 produkowane jednostki, więc byłoby po prostu z tego 3 jednostki. Łącznie. Czy ten budynek po prostu za 9 energii produkuje nam tytan, który jest mocno potrzebny. Dobra, no to chyba jednak na tę turę wszystko, mimo że mogę jeszcze budynki budować, ale nie do końca wiem, gdzie chcę je umieścić. A tu mamy jeszcze zbadać jeden projekt. Tu mamy... Gdzie tu jest ta żywność? Jak myślisz o tej żywności, to może faktycznie wezmę ten projekt żywności. A fajnie byłoby go gdzieś zacząć umieszczać, ale wiecie, że to wszystko kosztuje mnie energię. Więc tutaj nie za bardzo jest miejsce, natomiast może pomyśleć trzeba o tym jednak w Masa Klusex. Zamiast zabawy tą energią, postawić znowu produkcję żywności. Czyli laboratorium hodowli mięsa, bo mamy możliwość. I obok postawić już właśnie fabrykę gleby tutaj i kombinować, jak to potem rozegrać. Czyli myślę, że to będzie niegłupie teraz, czyli poparcie mi się zwiększy. Więc może być, skyblokują oczywiście. Laboratorium hodowli mięsa. Niech będzie. Żywność. Czyli już mamy miejsce z żywnością, wiemy, że tu będziemy jednak chcieli zainwestować znowu w żywność. Mam też fabrykę tlenu za 17 wody. No ale właśnie, wody mamy bardzo mało. Na razie importuję sobie wodę. Więc tutaj postawiłem budyneczek. Zrobiłem 2 projekty, wziąłem. Stacja rezonansowa, no to nie. I to rzeczy, te rzeczy potrzebują wolnego slotu. Zdecydowanie. No i tutaj 2 energie, jak na wzgórzu to 3 energie, więc szukamy takiego miejsca, myślę. Znaczy bardzo szukamy, nie? Ja ogólnie od paru tur w ogóle chyba nie inwestuję w eksplorację. Pięknie. Park pod kopułą. Plus 4 poparcia. Rzecz klasycznie pod poparcie. Przylegający budynek typu populacja zapewnia plus 4 jednostki. Okej. Okay. Czyli znowu coś gdzieś obok populacji zbudować, znowu laboratorium i znowu proliferator roślin. Na razie mi nic nie interesuje, oprócz tego może poparcia, bo mam na to surowce. No dobra, czy co, generujemy znowu tytan? O, możemy satelitę odpalić i coś gdzieś zbadać. Albo możemy pojechać i eksplorować za 2 energie tu już zobaczyć, co tutaj obok stoi. Może tutaj kolejna fabryka krzemianów by się przydała. Albo szukać nowego miejsca. Tu będziemy niebawem mieli łatwiejsze szukanie, więc może trzeba by było strzelać w jakieś inne kierunki. Chociaż nie ukrywam, że ciekawi mnie przede wszystkim... Jeszcze, no to jest, mamy Aonię, tak? To jest mega zimno. Aonia, tak? Ten kierunek. Ewentualnie dobrze byłoby, bo tutaj zwykła energia to 2. No to jest tanioszka, nie? To też jest tanioszka, nie opłaca się puszczać, kurczę, strzału eksploracyjnego tam, gdzie jest... Wiecie co? Puścimy sobie strzał eksploracyjny tutaj. I zobaczymy, co to jest za miejsce. Jest krater, a więc to jest miejsce na kolejne miasto.
Noise. O, ale to miasto, gdzie jest poziom, to pole znajdzie się pod wodą, także trochę niebezpiecznie. Tu też jest, zobaczcie, jak zimno. No dobra, niby miejsce na miasta, jednocześnie takie bym powiedział, że nawet średnie. Przez to, że jak woda się podniesie, a musielibyśmy kontrolować podnoszenie się wód. Tak? Czyli nie zrobić stałego podnoszenia się, albo po prostu zablokować kiedyś i tyle. Dobra, mamy, okej, okay, mamy eksport. Jeszcze możliwy jeden do zrobienia. Bo skończyła się dostawa tutaj. Myślę, że gdybyśmy podwójną dostawę tytanu zrobili, ale to nie ma chyba się co spieszyć na razie, chociaż można by. Zacząłbym może inwestować faktycznie w coś tutaj. Czyli cały ten tryt mógłbym zacząć wrzucać tu. O, zapominam, że to wystarczy kliknąć to. Znowu 3 energię naturę, tak? Więc myślę, że zacznę inwestować, chociaż wolałbym inwestować już w krzemiany. Kurczę, wolałbym może jednak te krzemiany. Tak? I to oznacza, że jeżeli naraz zatrzymałem produkcję krzemianów, a cały czas je będę zamieniał, myślę, na tytan, to myślę, że dobrym momentem jest to, żeby zdobyć to i zbudować tam 4-4 jest potrzebne, nie? Więc myślę, że to jest ten moment. Rozszerzamy się i budujemy tutaj kopalnię. Tak. Mamy już 2. Potrzebujemy 3 produkcje, żeby mieć dodatkową produkcję. Czy mamy gdzieś jeszcze dostęp do produkcji krzemianów? Nie widzę. Tutaj mamy wyraźne ślady azotanów, nie? Tutaj na razie nie widzę żadnej kopalni. Tu mamy też świetną kopalnię złoża tytanu. Kurczę, ale nigdzie obok nie ma miasta. A jak są miasta, to są równiny, które zostaną zalane przez wodę. Jeśli poziom mórz wzrośnie do drugiego. A nie wiem, czy nie będziemy chcieli zwiększać tego. Nie wiem, jak to w ogóle wygląda. Czy wystarczy mi jeden poziom mórz, czy jakoś bardziej muszę? No tu jest pokazane, co wymaga do... Patrzcie, co wymaga... Muszę zdobyć 300 punktów, a są kolejne kroki terraformowania, które dają. Tak, a znaczy przyrost zasobów się liczy, przyrost poparcia się liczy do punktów, roczny przyrost zasobów, szlaki handlowe z kopalni, łączna liczba propozycji projektów, łączna liczba badanych projektów. To nie wiem, czemu jest na razie 0. I kolejne kroki terraformowania. Czyli możemy w sumie sami wpływać na to, gdzie się co podniesie i możemy przestać na przykład już produkować jakieś tak. Czyli możemy podnieść morza do pierwszego poziomu, ale już uważać trzeba na te wszystkie miejsca. To jest poziom 3. Tu jest na tyle bezpieczne, że poziom 3. Tu jest poziom 2. To i tak będzie zalane. Może da się coś na poziomie 2 jednak budować pod wodą. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. To jest wielka niewiadoma przy pierwszym podejściu. To mnie ciekawi. Co tutaj? Czy może kolejne miasto w Aoni by mogłoby powstać? Chociaż są niekorzystne warunki, nie? Dobra. W takim razie. Zrobiliśmy... Jeszcze mamy... Co? Mamy jeszcze decyzję, co chcemy podjąć. Mamy jeszcze w razie czego... Jeszcze mamy projekty do wzięcia. Między innymi właśnie ten podkopuł to 4 poparcia naturę do miejsc, gdzie są ludki. Potrzebowałbym budynków, kurczę, które dają mi miejsca do życia, myślę. Też będę chciał kopać dużo w La Vegas, bo tam dużo energii jest potrzebne do kopania, jak wiecie. Tu mamy co? A tu mamy krater. I w kraterze można założyć miasto, zaraz. Dobrze, tu jest miejsce do założenia. Czyli to byśmy chcieli zbadać, że można było, przepraszam bardzo, tu założyć miasto. A to jest krater. Anomalia, patrzcie, żyzna gleba, nie? Coś tam postawić, jakieś coś, co wydobywa jedzonki. Pomnik przyrody, nie? To jest całkiem fajne miejsce i nie jest niebezpieczne. Jak się tu żyje ogólnie? Jak jest komfort życia? Jest komfort życia jeden, bo jest ochrona radiologiczna. Czyli to jest dobre miejsce na założenie miasta, chociaż, jak widzicie, jego rozrost mógłby iść tylko w tym kierunku. Ale to znowu można zrobić, wiecie, miejsce, gdzie nie do końca może rozwija się ludność, żeby przejmować tereny, tylko takie rzemieślnicze. Tutaj w ogóle nie rozwijamy się, tak? To jest bardzo daleko, mamy nic nie zrobione, bo tu albo jaskinia lawowa na płaskowyżu. No właśnie, jaskinia lawowa jest spoko, w sensie dobre miejsce, nie niebezpieczne, chociaż jest to jaskinia, ale... No nie ma dobrych miejsc na budowę miast, na razie, z tamtej strefy. Tak mi się wydaje. Czy chcemy tytanu? Co my chcemy zbudować? Tu mamy przylegające, więc można by ją rzeczywiście zbudować w końcu. Bo chyba co? Chyba Masaklusex miało być to, tak? Tak, miałem zniszczyć to i postawić budynek, który dostaje bonusy za sąsiedztwo w produkcji żywności. Zróbmy to. 13 żywności. Mam nadzieję, że żywność do czegoś będzie potrzebna, bo ją produkuję jak szalony na razie. Okej, okay, no tutaj na razie, kurczę, coś mi się wydaje, że stacja rezonansowa to zaraz będzie projekt do wyrzucenia. Projekt do śmieci. Centrum androidów na razie nam nie jest potrzebne nigdzie. Tu mamy już fajne centrum rozrywki. To mamy energię zebrać. No właśnie, teraz już energii nie zbiorę, bo będę miał 7.
na następną turę, więc już nie zbuduję na razie drukarki elektronowej, ale na razie tytanu mamy sporo za zamianę. Tylko pytanie, czy dalej tytanu tyle potrzeby? Czy co, jeszcze raz odpalę to, przeróbkę tytanu? Tak, to jest świetny deal. Jezu, ile byśmy musieli czekać, żeby tyle tytanu wydobyć? A teraz to po prostu jest piękna sprawa. Przepiękna sprawa. To chyba tyle na tę rundę na razie. Chyba, że mamy jeszcze... Mamy San La Marino, może się jeszcze raz rozwinąć. Mhm. La Mars może iść na piaskowce, ale tam po prostu wycieczki z przewodnikiem można zbudować i koniec. Tu bym chciał przejść. Wydaje mi się, że La Mars chciałbym tutaj pocisnąć, nie? I rzeczywiście... Albo zrobić wydobycie wody do mórz, albo zrobić produkcję wody razy 3. I może to by się w końcu obudziło. Ja bym poczwórną produkcję wody. 12 energii mi jest do tego potrzebne. Dobra, zrobiliśmy chyba wszystko, co mogłem. Natomiast tutaj jeszcze cały czas czekają projekty. Czy ja chcę coś stąd wziąć? Czy ja chcę te poparcie naturę za ludzi? Za azotany? O kurczę, ale azotanów, zobaczcie, mega dużo poszło teraz, nie? Teraz już mamy niezłą stratę. Wiecie co, na razie chyba nie chcę. Zamienię to po prostu na naukę, nie chcę nic z tego. Nie powaliło mnie. Kurde! Znowu rosnące oczekiwania. Jak to szybko rośnie. Co to jest to? Okej, okay, globalny ochrona przed radiacją. Za 12. Łatwo będzie szybko to dostarczyć. Mamy też centrum robotów taniutkie. I mamy fabrykę gazów szlachetnych. Za energię daje nam atmosferę. Fajne, ale nie mam miejsca na projekty. Chyba, żebym się pozbył tego. To jest co umożliwia eksplorację. Aha, chcieliśmy sobie mieć szybsze... Mieliśmy dwie satelity do eksploracji byśmy mieli, nie? To byłoby też całkiem niegłupie w przyszłości. Poparcie mocno spada, tak? Oczekiwania, więc musimy to poparcie rzeczywiście zwiększać. Czy tu jest coś na poparcie w ogóle? Mieliśmy coś na poparcie wcześniej, ale ażeśmy zignorowali. No, bo teraz tak naprawdę to coraz gorzej z tym. Tutaj mamy centrum rozrywki, które daje trzy poparcia obok miejsc. Myślę, że w La Vegas było takie miejsce, można by tu postawić, nie? I tu będą dwa budynki z radością i tu będzie... To będzie kolejny benefit z tego, jakbym postawił to, plus trzy poparcia. Tak? I to by była kolejna jakiś budynek, który... I to my dobilibyśmy wtedy do miejsca, gdzie możemy zrobić wydobycie azotanów. Ale mamy 7 energii. Wiem, że energia do wielu rzeczy była mi potrzebna. To na razie może poczekać. To mógłbym ten centrum rozrywki postawić. Akurat mam 7. To moglibyśmy w La Vegas to zrobić, czyli usunąć to i postawić to. Proszę bardzo. Troszkę więcej poparcia, nie jakoś potężnie duże, dlatego ten hotel w kosmosie na pewno się przyda. Moglibyśmy ten projekt skończyć szybciej nawet. Tak myślę. Więc zróbmy tak, że na razie anuluję to. Chciałbym zrobić już ten projekt. Aha, chyba że się nie da. Nie, musi się dać, czekajcie. Jest, dobra. Dwa tytanu tam lecą i... Aha, dobra, tu krzemiany daje. Orbitalne panele fotowoltaiczne. 3 energie natury by dały. Dobra. Tutaj mamy krater. No to jest dobre miejsce na miasto. To jest dobre miejsce na miasto, chociaż rozrost tego miasta będzie trudny. Będzie trudny, bo nie za bardzo jest jakby kierunek do nabrania. Wydaje mi się, że powinniśmy to zbadać. A nie mam teraz energii. Chciałbym zobaczyć, gdzie to prowadzi. Co tam można zrobić? Gdzie tu możemy się rozwinąć dalej? Dobra. Tu jest płaskowyż, ale myślę, że to zdecydowanie będę chciał, zamiast wydobywać morza, będę chciał tutaj po prostu postawić ten budynek. I myślę, że możemy to zrobić. To mnie... Aha, no właśnie. Możemy to zrobić, nie? Mogę zrobić tu rozwinięcie, cyk. I tutaj po prostu postawię elektrownię heliostatyczną. 3 energii powinna generować. Tak jest. No i pięknie. Niezadowolenie trochę wzrosło, ale dzięki temu mamy dużo, dużo energii. I już plus 10 naturę. No i to jest przebicie. To jest teraz piękna rzecz. Nie użyjemy jeszcze specjalnej zdolności naszej koleżanki, ale myślę, że może powiększymy liczbę? Czy nie mogę? A ona nie ma, przepraszam, ona nie ma tej mocy, żeby powiększać liczbę. Dobra, a co ona tu w ogóle ma? Oczyszczalnia ścieków. Plus 1 jednostka wody natury, jeśli miasto ma co najmniej 4 punkty populacji. Przylegający budynek. Okej, okay. Jeżeli ma 4 punkty populacji. Tu mamy na razie 2. Okej, okay, można zobaczyć, co to, gdzie to jakoś podsumowuje to? Łącznie 3. 3. Tutaj są 3 w San La Marino. W Massaclusex na razie są 2. W La Marsie mamy 4, ale... A jest miejsce. A, tylko to daje niezadowolenie obok budynków z populacją. Widzicie. Poparcie będzie spadać, ale... Mielibyśmy za to jednostkę wody. Z tego. Nie?
Mielibyśmy jednostkę wody. Nie powala mnie na razie ta zdolność. Można by rzeczywiście coś odkryć. Tylko nie mam energii. Akurat teraz mam energię. Chyba znowu przerobię krzemiany na tytan. Choć boję się teraz, że krzemiany to trochę nam spadły. Już teraz nie chcę budować przemian. Najlepsze jest to, że w sumie nie mam teraz co zrobić. Bo nie mam energii. Nie chcę stawiać oczyszczalni nigdzie na razie. Bo to nigdzie mi nie da bonusów. Na razie. Chociaż gdybym postawił tutaj, to mam na razie dwa, tak? No właśnie, to jeszcze kupa czasu. A więc jakby, kurczę... No rozumiecie, jaki jest problem, nie? Nie mam co użyć. No trzy krzemiany, no dobra, to dobra, niech będzie. Trzy krzemiany na tytan, mam zapas tytanu, niech będzie. No coś trzeba zrobić, żeby wykorzystać tę turę. A tutaj miałem zdecydować, czy coś biorę. Dwa roboty, to nie jest mi aż tak potrzebne. Gazy szlachetne, atmosfera by się pojawiła. Atmosfery więcej za 8 energii. Dobra, ale resztę spłacimy. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Trzęsienie Marsa. Znowu aktywność Marsa zagadką. Co je pokaż? Gdzie? Czekaj z tym Research Projects. W sensie, gdzie było to trzęsienie Marsa? Enable. Okej. Okay. Cyk. Włączyliśmy. Dobra. Dobrze ci idzie, znasz niezbędne podstawy, aby decydenci na Ziemi nadal wspierali kolonizację. Poparcie nie może spać poniżej zera. Bardzo pomoże w tym poprawa komfortu życia populacji za pomocą terraformowania innych środków. Dobrym pomysłem jest też wnoszenie co jakiś czas budynków poprawiających poparcie, aby projekt terraformowania kolonizacji Marsa no za 300 punktów. Dobra. Okej. Okay. To teraz mamy jeden slot wolny. Dobra. A teraz gdzie to coś poleciało? Gdzie ja mam teraz podsumowanie? Gdzie mam podsumowanie tego, nie? Bo nie wiem. Gdzie mi się podsumowało, że teraz tę energię zdobywam? To poparcie. Hotele kosmiczne, tutaj się podsumowało, plus 10. Ale strasznie dużo jest jakichś problemów. Tu jest pouszkodzone, są budynki. O jest. 5 wody, żeby naprawić. No dobra, naprawiam. Tu potrzebuję 5 nauki, 10 żywności. To akurat jest dużo, mam to mogę. I tu mamy 7 wody, żeby łaźnie publiczne poprawić. No, komfort życia mocno spada. 7 wody, ja pitole. Dobra, trudno. Naprawiliśmy. Czy ja jeszcze jakiś budynek miałem uszkodzony, to się samo naprawiło już z czasem. Minus 12 poparcia tylko, więc już troszeczkę wyrównujemy problemy. Dobra, Lamars cały czas czeka na ten moment, tak? Aż będę mógł tutaj postawić kopalnię głębinową na bank. Albo, no właśnie, podnieść poziom WTO 1. To jest w sumie fajne miejsce, żeby podnieść to. Kurczę, tylko 3 wody też jest kuszące, biorąc pod uwagę, że nie mamy tej wody. Kurczę. Widzicie, jakie to są decyzje, jakie to są problemy. No dobra, odkrywanie, mogę znowu coś zamienić, chyba odkrywanie mi jest teraz potrzebne. Możemy postawić to, ale to na razie nie wiem, gdzie będę chciał przejmować teren. Drukarka elektronowa. Koszt 9 energii. Tytan, o właśnie, czyli mam teraz szansę, żeby zrobić to, żeby więcej tytanu się produkowało, ale pamiętacie, co miałem zrobić? Usunąć posterunek policji wpływających na komfort, cyk. Wow, aż 3! No kurczę, no proszę bardzo, czyli jednak komfort taki jeden, serduszko, okazało się, że wpłynął aż na 3 punkty poparcia spadły. No ale cóż, industrializacja, pyk, proszę bardzo, i mamy plus jeszcze jeden tytan natura, tak jest plus jeden, dobra, okej, okay. W porządku. Chociaż wiecie co, ten budynek byłby świetny, gdybym miał dostęp do tego budynku, już są plus 3, nie? Gdybym miał ten budynek dostępny gdzieś tutaj, no właśnie, muszę zacząć odkrywać te tereny, ale dlatego tutaj jeszcze muszę poczekać 4 tury, zanim będę mógł zacząć sprawdzać te tereny i zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest jakieś miasto. Mógł dobić do tego szybko, bo to miasto mnie kompletnie nie jara. Znaczy, ono jest okej, ale ono zostanie zalane. Nie mógłbym terraformować mocniej niż na jeden poziom mórz. Po prostu, tak? Poziom mórz do 2 to pole gdzieś pod wodą. Więc jakby mógłbym... I to jest spoko, tego dalej musiałbym jeszcze... Może do tego postawiłem źle i daleko, ale mamy teraz dużo energii. To bym zbadał, patrzcie, to są fajne złoża. Duże, zobaczcie, wyraźne ślady woda, wyraźne ślady azotany. To jest świetne miejsce na miasto. Chętnie. I chyba zacznę to też badać. Wiecie co? Odkryjemy to miejsce. Tylko kurczę, będziemy to kosztować sporo energii, ale to 4 energie, no to i tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu też 4 bez względu na wszystko. Odkryjemy to miejsce. Czemu nie chcesz odkryć tego miejsca? Co jest grane? Widzicie? Coś się popsuło. No przecież powinno się teraz klikam. No co jest? Klikam. Nie ma... A, dobra, mam jedną energię. Już, dobra, wszystko jasne. Nie ma błędu. To jest po prostu moje roztargnienie.
Czyli znowu będziemy zamieniać krzemiany na tytan, a krzemianów zaraz nie będziemy mieli na badania. Dobra, jakie w ogóle weszły nowe rzeczy? Znowu wieżowiec. O, uprawa roślin bulwiastych, azotany. Nie stać mnie. I znowu stacja rezonansowa. Kurczę, żywność. Ale po co mi tyle żywności? Mam żywności w cholerę. Spadaj, nie potrzebuję nic z tego. Chociaż wieżowiec mogłem wziąć. 60 energii, 60 żywności, ale tam też poparcie spada. To niekoniecznie przyjemna rzecz. Dobra. Okej. Okay. Czy mamy gdzieś jeszcze... Tu mamy jeszcze. Lamars cały czas czeka, aż 12 energii będę miał, żeby to zbudować. Dobra. Jak wygląda import-export? Nie użyłem dwóch eksportów. Dobra, trzeba zacząć coś importować. Myślę, że zaczniemy importować coś, co potrzebujemy najbardziej. Nie mamy za dużo azotanów. Może azotany? I co jeszcze nam jest potrzebne? Energia nam jest potrzebna, tak. Dużo energii. Woda nam jest potrzebna, no właśnie. I też nauka za wodę. Chyba, że tu będziemy chcieli wrzucać. Czekajcie. To azotany może sobie daruję. Natomiast chcę zrobić przyrost tutaj trytu może. Czyli chciałbym tu zrobić tryt. Tak? Dobra. Żebyśmy mogli jak najszybciej odpalić znowu 3 energię natura. Nie jest już teraz, nagle się wszystko zmieniło, tak? To nie jest aż tak turbo potrzebne, ale chcę, żeby to cały czas inwestowało, bo to i tak wymaga przynajmniej 12 tur, żeby to się zrobiło. A tryt mi jest na razie jakoś nie jest mi jakoś bardzo potrzebny. Dobra, lecimy do kolejnej chyba. A nie użyłem specjalnej zdolności koleżanki. Kurczę. Czy mam coś za jedną energię? Do odkrycia? Gdzieś? Czy mam gdzieś aż tak blisko? Nie, zawsze jeden do odkrycia, no to jest tuż obok. To nie może być. Niestety. No nie, czyli co, zamieniamy, czy stawiamy gdzieś oczyszczalnię ścieków? Krzemiana tytan. Wiecie co, ja już nie potrzebuję tego tytanu aż tyle. Ona jeszcze nie odchodzi. Kurczę, no nic nie zrobię z jej specjalną zdolnością, bo nie ogarnąłem tego. Trudno. Niech będzie. Świętuj. O, plus 5 mordów nogi na naturę przez 10. O kurczę! Nasi niestudzni badacze dokonali bezprecedensowego odkrycia naukowego. Cieszę się bardzo. Co my tu mamy? Warsztat dóbr luksusowy. Plus 10 poparcia. Okej. Okay. Biorę. Oczywiście potrzebuję tego, co teraz zamieniam. No i proliferator roślin. No to na razie mnie nie interesuje. Nie mam takich surowców. Laboratorium, żeby więcej badań, ale mam tych badań naprawdę dużo, więc nie chcę surowca na razie na to używać. Możemy odpalić stację. Dobra. Patrzmy, jak wygląda w ogóle odkrywanie. Tutaj dwa punkty, żeby zobaczyć, co tutaj siedzi. A miałem też odkrywać tutaj, tak? Czy teraz to mnie kosztuje 4, nie? Tu wręcz 6. I minus 5 poparcia? Czemu minus 5 poparcia, jak to odkryje? O co mu chodzi? Odpalimy satelitę i zbadamy któryś z tych miejsc. Powiedzmy, że to miejsce. 6 woda, 2 tytanu. Okej. Okay. I proszę bardzo, znowu głębiny. O, tylko co ciekawe, tutaj jest potrójna głębina i daje mi tylko 10. No, małe zboże wody, tak? A tutaj daje mi aż, proszę bardzo, 30. Kurczę. No i teraz, czy produkcja wody? Cały czas z tą wodą, kurde. Mam dylemat cały czas, ale wiecie co, no to jest tak piękne, od razu poziom terraformacji idzie do góry, jak to zrobię, tak? Wydobycie mórz. Może jednak to odpalę, tylko muszę przejąć tamto miejsce. Dobra. Co my tu mamy dalej? Mogę zrobić jakieś odkrycie. Więc myślę, że jakieś odkrycie by się przydało. Może byśmy chcieli tu postawić kolejne miasto, więc chciałbym zrobić odkrywanie tego miejsca. Tryt i nauka. I jest to, że bardzo płaskowyż, więc albo złożę trytu, albo mamy płaskowyż na przyszłość. I mogę sobie tu założyć miasto. Mam 5 wody, mam 30 żywności, mam kolejne miasto i mógłbym zacząć coś tutaj działać. Od razu byłoby poparcie. No, jakbym tu postawił miasto, to świetnie, będą już energii musiałbym trochę zainwestować, żeby w ogóle się poprzebijać do tych rzeczy. Anomalie. No właśnie. A wiecie co? Chyba jednak będę chciał, biorąc pod uwagę te anomalie, będę chciał zrobić, wziąć jakiś budynek związany z... A zbadano, na laboratorium, teraz bym chciał, nie? Myślę, że zawsze na koniec tury powinnam to zostawić, bo jednak wziąłbym to, bo tu mamy dwa punkty nauki, bo anomalia, nie? Więc jakby ten budynek nadal ma sens, żeby go brać. Założymy tu miasto, no. Założymy tu miasto, okej. Okay. Tak, jak go nazwiemy? O Jezu, to miasto w kraterze jest, tak? O kurcze. Dobra, po polsku. Kraterków. W sensie, mógł być Kraków, ale z Kraterków. Dobra, Kraterków, no dobra, kolor zasugerowałeś, niech będzie. Okej, okay, gdzie stawiamy, w ogóle ta ikonka z daleka wygląda jak jakaś biała kupa. Tutaj, bo też poparcie wzrośnie, bo jesteśmy obok pomnika przyrody. Ekstra. 11, cały czas spadku poparcia, ale my też dobijemy poparcie czasami tak po prostu z łapy w lecie. Dobra, mamy kolejne miasto, nazywa się ono Kraterków.
Więc kraterków będzie się tutaj rozrastać. Może nie jest super dla rozrostu, ale jakieś tam możliwości ma chłopak. Musimy zebrać trochę tych, no właśnie. Potrzebujemy jeszcze jednej produkcji, żeby mieć jeszcze jedną taką. Szukamy cały czas tego, nie? Znaczy, jak widać, bardzo, bardzo mocno szukam takiego miejsca. Tu mamy małe złoże. Tu małe złoże. Kurczę, nie widzę nigdzie dużego złoża. Tu trzeba będzie sprawdzić w końcu, co jest. Bo może wejdziemy do następnej sekcji gdzieś tutaj. Brakuje mi złoża. Kolejnego złoża na te. Jak one się nazywają? Na krzemiany, niestety. Czy coś mogę zbudować? Mogę zbudować to. A mam energię, właśnie. Energia do wydobycia znaleziona. Czy myśmy nie chcieli czegoś... Myślę, że w końcu to jest ten moment, kiedy trzeba tu będzie się rozrastać. Potrzebuję jednak budynków z ludnością. Wiecie co? Kto mnie kosztuje 3 energii, to będę mógł azotany postawić, więc od razu działam. Proszę bardzo, i jest. Kopalnia azotanów. Także mam już potrójną kopalnię azotanów. Niech będzie. Tu jak będziemy mogli dojść potem tutaj. Energia wykorzystana. Mamy pieruny nauki. Dobra. Okej. Okay. Czyli tak, tu wszystko już wykorzystane, myślę, że możemy lecieć z kolejną, albo cały czas dostaję, sobie importuję wodę i inwestuję w orbitalne panele fotowoltaiczne. Na razie, dobra. Roboty niepotrzebne, no tutaj jakby atmosfera spoko, ale potrzebujemy sporo wody. To jest zbędne, jedziemy. Kolejna tura. Co my tu mamy? Znowu centrum rozwoju. Kurczę, dajcie mi to drugie dziedostwo. Bo ja nie muszę brać 3 projektów. Chcę coś innego, co to jest? Komfort życia spada, ale mocno, mocna atmosfera, 3 śmieci azotanów, a tu, aha, pod kątem tego miasta, kompletna kiszka na każdym froncie. No mogę to wziąć i zbudować, ale do rezerwowych projektów w każdej turze. Wiecie co, ale wydaje mi się, że to chyba zwiększa mi te rezerwy, nie? Mi się wydaje, że chodzi o te rezerwy, tylko to jest jakby nie jest pokazane, ale wydaje mi się, że może chodzić o rezerwowe projekty tutaj, więc jakby... Mogę wziąć do 3 projektów, to też jest 3 nauki zawsze, mogę wziąć wszystkie karty wtedy. Wezmę to. Nauka, to jest tak praktycznie dla mnie na razie za darmo budynek. To go na pewno nie chcę. To jest fajne, ale strasznie drogie, więc na razie sprzedam. No i tak, no i mamy centrum rozwoju. Może kraterków by chciał mieć centrum rozwoju? Nie, bo nawet nie mam miejsca, musiałbym niszczyć. Co oczywiście jest w planach. Masa klusek, ty masz jeszcze masę miejsca. Może byś chciał tu postawić właśnie jakiś budynek taki. Dobra. I teraz mam do wyboru... No bo mogę wybrać, nie? Ale znowu to spalę. I mam prawdopodobnie więcej miejsca teraz tutaj do tych rzeczy. Okej, okay, niech będzie. Wiemy, że będziemy chcieli co zrobić. Znowu ustawiać ten proliferator. Kurczę, daj mi jakieś wolne miejsce. Tu jest pełno takiego miejsca, ale już... Kurczę... No jedynie mogę... No właśnie, mam energię, nie mam jeszcze energii, żeby to zrobić. Energię muszę zmagazynować. Myślę, że w następnej turze już będę mógł to zrobić, także jest super. Nie zrobiliśmy jeszcze odkrywania. Myślę, że nie będę czekał 3 tury jeszcze. 2 tury. Żeby to, bo zobaczcie, to nas kosztuje, 6 energii. Więc może wiecie co? O, wiem, odkryję w końcu to miejsce. No to one 2, dobra, azotany, krzemiany, woda, okej. Okay. O, proszę. Znowu poziom pól. Kopalnię mogę tu postawić, oczywiście. Ale no, musiałbym Lamars tam wycisnąć, ale może tutaj jest kolejne miejsce na miasto. Może tu jest kolejne miejsce na miasto, ale zobaczcie co jest tutaj. Wyraźne ślady krzemianów, ale weź tam dobij. To na pewno przyda mi się potem centrum androidów plus 3 roboty w jakimś mieście tutaj. Okej, okay, to chcemy odkryć w kolejnej turze, zdecydowanie. Mamy jeszcze parę minut, żeby coś zrobić więcej. Fabryka gazów szlachetnych, super. Tylko, że na razie nie jest mi potrzebne to. Na energii mam inne plany. Dobra, no to cóż. Kolejna tura. Za chwilę zmieni się babeczka. Nie będę mógł już zamieniać krzemianów na tytan. Dobra, mamy tak. Dom intelektualistów. O, nauka i populacja. Woda jest potrzebna. Żywność. I stacja rezonansowa. Znowu stacja rezonansowa. Tu jest jedzenie. W sumie jedzenie może być na ziemi takim towarem eksportowym też. Całkiem nieźle. Dobra, tutaj mamy dom intelektualistów. Dobra, wiecie co? Biorę dom i biorę uprawę roślin. Tego na pewno nie chcę. Także dobranoc. Okej. Okay. Słuchajcie, no to jedziemy dalej. Odkrywanie. I myślę, że odkryjemy to pole. Za 3 i zobaczymy, czy to będzie jakieś miejsce na miasto. Piaskowce! Poparcie, tytan, azotany. Okej. Okay. To nie jest miejsce na miasto, niestety. Znowu. Ale znowu jest w jakimś zagłębieniu, zobaczcie. Na poziom 3. Ale nie martwię się poziomem 3. Ja myślę, że jak będę chciał morza, to morze na poziom 2. Dobra, słuchajcie, to jest ten moment.
To jest ten moment na bardzo ważną decyzję. Czy wydobywamy morza, czy wydobywamy, robimy kopalnię głębinową i trzy wody naturę. Potężna sprawa, ale ja bym chciał może rzeczywiście na początku przejąć to miejsce. Przejmujemy je i wiecie co, zrobię to, żeby zobaczyć co to robi. 30 do morza. Okej, okay. Naukowcy ogłosili, że twoje starania przyniosły owoce. Poziom morza przekroczył granicę kolejnego etapu prac nad uzdatnianiem Marsa do życia. Zobaczcie, jakieś wody się położyły. Stop oparcia. Ło kurcze. Czy to są morza? Faktycznie? Czy to jest jakiś... Czy co? A może to niekoniecznie morza? To może po prostu jest biegun północny. To jest tak zimno. Mróz pokazuje, że rzeczywiście. Okej. Okay. Zmienia się nasza planeta z czasem. Proszę bardzo. Mamy pierwszy poziom mórz, drugi poziom mórz, to może mieć 60 punktów łącznie. No, skaliste równiny. Ale wiecie co? To jest takie puste pole. Czy ja to mogę zbudować? Coś? Mogę! O kurcze! Czyli wydobyłem tutaj te morze, ale jednocześnie jest to też puste pole, na którym mogę coś postawić. Nice! Proliferator bakterii, cyk! Tylko oczywiście zniknie, jak będzie poziom 3. Świetnie, teraz możesz zacząć rozprzestrzenianie życia na planecie, da nam pomoże w terraformowaniu. Okej, postawiłem. I co? Proliferator bakterii. Rozprzestrzeniamy bakterie. Po prostu. Czy to coś zmieniło w jakichś z tych rzeczach? Dobra, no nie widzę. Znaczy, no postawiłem i teraz tak. Tu jest coś. O! O proszę. Czyli coś tu się dzieje. Jakieś drzewka się pojawiły. O, początek, tak? Czyli... Ale teraz co mogę tu zrobić? Czyli tak... Tu mogę wybrać sobie. Że naturę, tu mamy punkty prestiżu, każdy będzie na 10 oparcia. Naturę, strefa klimatyczna, 3 strefy, 6 stref klimatycznych, 10 stref klimatycznych. Okej, okay, czyli muszę dostosować strefy klimatyczne, żeby mieć przynajmniej to, ale to jakoś... Mogę to klikać? Ten organ nie przetrwa w żadnych z innych stref klimatycznych. Kliknę, aha, i mogę... i mogę wybrać strefę! Zbyt zimny, aha, okej. Okay. Czyli mogę rozprzestrzeniać bakterie w danym miejscu. No tutaj mamy jakby Tarsis, to jest akurat jeden i co, mogę wtedy kliknąć to i to jest 11 tur i dostanę punkt prestiżu i też zwiększę temperaturę dzięki temu? No dobra, Tarsis, cyk. Ło, bakterie się pojawiają tutaj, faktycznie. Okej. Okay. I to teraz kosztuje 11, o, metanogeny, chyba że 11 tur trzeba czekać na odnowienie. Rzuciłem jakieś bakteryjki tutaj, jest pokazane, plus jedną ciepłą naturę dzięki temu wzrosło. I prestiż. A prestiż też daje nam tu punkty. Zmiana natur, poparcie. Okej, okay. A prestiż... Oczekiwania... dobra. Plus jeden na razie jest. Mi się wydawało... A, że każdy punkt prestiżu to plus jeden poparcia ogólnie łącznie. Chyba tak to działa. Dobra, co możemy zrobić w tej turze jeszcze? Miałem tutaj chyba... A nie, poszedłem gdzie indziej, tak? Tak, poszedłem w innym kierunku. Widać równik nawet się... A ten równik to nie wiem, czy był zawsze pokazany, czy nie. Ale trochę więcej widać, nie? Zobaczcie, jakieś tutaj... Jakieś lodowce się pojawiły. Proszę bardzo. Albo zacząłem też widzieć po prostu jakieś takie więcej. Albo nie zwracam na nie nigdy wcześniej uwagi, ale jakieś taka... Pojawiła się tutaj... Więcej się pojawiło rzeczy. Tu też mogę zrobić proliferator roślin. Czyli tak, tu mamy jedzenie, a wiemy, że w masie Klusex mamy też miejsce na jedzenie. 10 azotanów. Nie potrzebuję azotanu do czegoś innego. No, do czegoś innego potrzebuję, ale niech będzie. Dobra, 15. 15 żarcia. Ale jak te wieżowce kosztują 60, to ja się nie dziwię. 15 wody potrzebuję, żeby postawić dom intelektualistów. Który będę chciał pewnie tutaj postawić, tak? No bo to w końcu dodatkowa nauka. Ale to też jest miejsce, skoro to jest plus jeden nauki i naturę, to w takim miejscu jak na przykład tutaj w kraterków mógłbym na przykład tutaj postawić, nie? I wtedy... Aha, to nie jest połączone. No właśnie, to nie jest połączone, tak? Jakbym chciał postawić jakiś budynek dla testu, nie mogę. Dobra, czy mamy tutaj? A, tutaj już zbadane wszystko. Czyli w sumie ta tura już jest skończona. Wychodzi na to. Bo to nie jest obok siebie, to byłoby piękne. Tutaj postawić dom, tu coś pomiędzy domami i jest super, nie? A tu będę chciał coś, jakieś busty do poparcia względem domów postawić pewnie. No i domy, zobaczcie, 4 miejsca na domy wtedy są tutaj, nie? Żeby się rozrastać, ale kraterków to akurat ten rozrost to średnio będzie przeżywał. Kolejna tura. Ale musimy już kończyć, niestety. Ale hotele kosmiczne, znowu! Proszę bardzo, kolejne hotele kosmiczne mogę. Żywność i tytan. Poparcie naturę, tu mamy laboratorium i mamy też... Dobra, bierzemy to i bierzemy to. Niech będzie. Bo ja wiem, że mogę teraz znowu zrobić kolejne hotele, które no, darmowe dają mi poparcie. No, czemu nie zrobić jeszcze jednego hotelu kosmicznego? Tego nie chcę brać w ogóle. Szanowni Państwo, a zatem,
doszliśmy do momentu, w którym będziemy chcieli odkrywać dalej rzeczy. Doszliśmy do momentu, w którym mamy poodkrywane sporo fajnych rzeczy. No i w następnym odcinku potencjalnym będziemy mieli co robić, tak? Będziemy mieli gdzie iść, co szukać. Tu mamy już przygotowane, więc już jakby wszystko taniej nas wychodzi. Szukanie z tego miejsca, jakichś kolejnych miejsc pod miasta. Wiemy, że to jest miejsce fajne, które możemy zrobić, tylko poziom wody 2. Nie chcielibyśmy zrobić już poziomu wody 2, bo to by oznaczało, znaczy byliby mega zadowoleni, ale wszystkie te miejsca z podwójnymi falami byłyby zalane. Tak, te wszystkie miejsca byłyby zalane, więc nie chcę budować miast na dwóch falach, a tutaj wielu miejsc jest na dwóch falach, nie? Więc są rzeczy do podjęcia, jakieś decyzje, są rzeczy do przemyślenia. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Żegnam się z wami i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś w terraformacji Marsa, ale zobaczcie, że ja prawie wygrałem. Kolejne kroki terraformowania, zobaczcie, jesteśmy już 242 na 300. Czyli wychodzi na to, że zostało nam naprawdę niewiele rzeczy do zrobienia na tym Marsie, żeby przynajmniej spotkać się z tymi wymaganiami i zakończyć przynajmniej tę przygodę. Nie wiem, czy można grać dalej, czy gra się zakończy całkowicie. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to czas pokaże, bo tu temperatura i tlen i atmosfera za chwilę wbiją na taki poziom, że może samo mi to uzupełni pasek. A tymczasem dzięki serdeczne, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!